Jakich kwestii nie porusza się w przemówieniach okolicznościowych podczas obchodów Święta Konstytucji 3 maja? W Suwałkach obchody rozpoczęły się celebrowaną przez biskupa Ełckiego mszą świętą w intencji ojczyzny w suwalskiej katedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra z udziałem przedstawicieli samorządu, radnych miejskich, posłanki na Sejm oraz gości reprezentujących instytucje rządowe i samorządowe szczebla wojewódzkiego, także kombatanci i harcerze. Spod katedry delegacje przemaszerowały do Parku Konstytucji 3 maja, gdzie tradycyjnie już odbyła się oficjalna część obchodów z ceremoniałem wciągnięcia flagi na maszt oraz złożeniem kwiatów pod dębem wolności. Nie ma chyba historyka, który kwestionowałby wagę dokumentu, jakim jest Konstytucja 3 maja. Nawet ci, którzy uważają, że jej uchwalenie ostatecznie doprowadziło do upadku Rzeczpospolitej i rozbioru Polski przez Austrię, Prusy i Rosję. W okolicznościowych przemówieniach słusznie przypomina się, że nasza Konstytucja 3 maja jest pierwszą w Europie, drugą na świecie. Podkreśla się jej nowoczesność. Zawierała program naprawy państwa, znosiła liberum veto, ustanawiała rząd powołany przez króla, ale odpowiedzialny przed parlamentem. Była perłą w koronie reformatorskich zapędów. Jej twórcy widzieli, co trawi Polskę i dali temu wyraz w dokumencie, którego uchwalenie świętujemy co roku. W czym więc problem? Część historyków uważa, że była zbyt reformatorska, jak dla Rosji, Austrii i Prus. Szczególnie Rosja nie chciała przyglądać się, jak Polska staje się coraz bardziej suwerenna, niezależna i niezawisła. Prezydent Suwałk w swoim wystąpieniu podkreślił fakt, że konstytucja, która jest najwyższym i najważniejszym aktem prawnym w państwie, określa zakres podstawowych praw i wolności człowieka, nie uchroniła jednak nas przed zapędami imperialistycznymi państw ościennych. Uchwalenie 226 lat temu Konstytucji Majowej przez Sejm Wielki, Sejm Czteroletni był wyrazem mądrości, dojrzałości politycznej i patriotyzmu. Twórcy Konstytucji mieli świadomość, iż bez szybkich reform ustrojowych kraj nasz zmierza do upadku. Wady demokracji szlacheckiej, jak chociażby obowiązujące wówczas w Sejmie liberum veto, pogrążały państwo w totalnej anarchii, paraliżowały funkcjonowanie najważniejszych organów państwa. Należało to naprawić jak najszybciej. Nie było to łatwe. Na przeszkodzie stała zaściankowa mentalność znacznej części stanu szlacheckiego, jak i postawa państw sąsiednich. Dla naszych sąsiadów Polska jako słaby kraj była idealnym krajem do realizacji własnych interesów, a w ostateczności zdecydowali się na jej rozbiór. Niestety Konstytucja Majowa nie uratowała Rzeczypospolitej. Przetrwała zaledwie 14 miesięcy. Jej przeciwnicy zawiązali Konfederację Targowicką i przy pomocy Rosji obalili ją. Pomimo tego akt uchwalenia Konstytucji Majowej świadomości narodowej Polaków jest powodem do dumy. Była zbudowana wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania, pokoju, trójpodziału władzy i rządach opartych na woli narodu. Był to bardzo na tamte czasy nowoczesny i doniosły akt w życiu narodu. Przesłanie, które za sobą niosła Konstytucja 3 maja przez lata niewoli, podtrzymywała duch narodowej jedności i dążenia do niepodległości. Co by było, gdyby Konstytucji 3 maja nie było? Zapytaliśmy o to suwalczan. W tym między innymi przedstawiciela Kościoła Ewangelickiego księdza porucznika Dawida Banacha. Gdyby nie Konstytucja 3 maja, Myślę, że pewien nieporządek społeczny dalej by szargał Rzeczpospolitą. Konstytucja 3 maja myślę, że była takim wydarzeniem w naszych dziejach, które pozwoliło uporządkować pewien stan, a z drugiej strony dać poczucie bezpieczeństwa, myślę, bardzo wielu różnym frakcjom, ale też i wyznawcom różnych wyznań, bo też to, co na przykład nas dla ewangelików było istotne, to, że pewien status został dla nas zachowany, dzięki temu Kościół Ewangelicki mógł się wtedy już dalej rozwijać. Trudne pytanie, tak znienacka. No cóż, to powiedzieć na to. Widocznie potrzebna była taka możliwość, że konstytucję stworzyli, a co dalej, to trudna sprawa. To tyle bym powiedział. No nie wiem, Polska była drugim państwem na świecie, które miało konstytucję. To jest bardzo ważne dla nas. A co by było, gdyby nie było? Byłoby gorzej. Nie mielibyśmy praw swoich ustanowionych. Nie byłoby Polski wolnej. To znaczy większy bałagan taki by był. Tak moim zdaniem. Chociaż i teraz dobry bałagan jest. Niech się święci 3 maja. No, historia to potoczyłaby się zupełnie inaczej. Myślę, że to jest bardzo ważny dokument, dosyć wcześnie, w stosunku do Europy też. Także ogólnie konstytucja jest bardzo ważna. I dlaczego? Dlatego, że jest dokumentem gwarantującym najważniejsze prawa obywatelskie, a prawa obywatelskie są bardzo ważne. Prawa obywatelskie są czymś, czego żadna władza nie powinna łamać. Historycznie rzecz biorąc, to była druga konstytucja. Ona nie była, jak nam się wydaje, nie była tak reformatorska jak konstytucja amerykańska, ale dawała pewien ton, na pewno dawała prawa mieszczanom i chłopom. Czyli jeżeli można powiedzieć historycznie, a konstytucja w ogóle nie weszła w życie, trzeba mieć to pod uwadze, ale dała pewien nurt dla wszystkich obywateli Europy, dała do myślenia, dla wszystkich mieszkańców Europy, zwłaszcza intelektualistów, dała do myślenia i narodziła w pewien sposób, narodziły się nastroje nacjonalistyczne i pewnego rodzaju idee oświecenia zaczęły się realizować, czyli prawa człowieka, prawa obywatela, prawa mieszkańca, prawa socjalne itd. Ponieważ ja jestem przedstawicielem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale nasze najważniejsze są związane z tą konstytucją te nadzieje, które dały późniejszym mieszkańcom Europy historycznie prawa socjalne i prawa obywatelskie. Jeden z naszych rozmówców poruszył problem, który według niego był bolączką zarówno w czasach, gdy powstawała konstytucja i pozostaje nią do dzisiaj. Wygląda na to, że wróg czaił się nie tylko na zewnątrz kraju. My się chlubimy jako Polacy upadkami. Powstaniem jednym, drugim, które przegraliśmy, to teraz podnosimy to tak samo jak i żołnierzy wyklętych. Chwalimy, chwalimy, a ilu było u nich poczciwych ludzi, a ile mniej poczciwych. Także trzeba przyszłością patrzeć, jak ma być. Niech pani zobaczy, nie ma flag unijnych dzisiaj nagle. Co to nie ma Unii w Suwałkach? Wczoraj były flagi unijne, 1 maja były flagi unijne, a nagle pozdejmowano w nocy. Czego mamy? Gdyby nie było Unii, nie byłoby tej kostki tutaj, nie byłoby mostów, budynków, nie byłoby teatrów w Suwałkach i innych rzeczy. Trzeba żyć z Unią, iść naprzód i myśleć o przyszłości, a nie o tym, co było ileś tam lat temu. A dlaczego uważa pan, że uchwalenie konstytucji doprowadziło do rozbiorów Polski? Nie, to pewien postęp był, bo liberum veto zlikwidowało to. Ale wcześniej Polacy nigdy nie mogą iść naprzód i wspólnie działać, tylko tak jak teraz, po prostu jeden na drugiego patrzy. No to ja nie wiem, co by było. Trudno powiedzieć. Pewnie polskiej państwowości by nie było w takiej nowoczesnej formie, jaka jest teraz. Także pierwsza konstytucja w nowoczesnej Europie. Tak? Także najważniejsze dla nas święto. W południe w Muzeum imienia Marii Konopnickiej odbyła się akcja społecznościowa Puzzle Wolności oraz Wielki Suwalski Test Wiedzy o Józefie Piłsudskim. Popadł w kłopoty finansowe. W związku, a jeszcze do tego doszedł pożar, który wybuchł w jednym z majątków w 1874 roku i w związku z tym Piłsudcy przenieśli się do miasta, w którym Józef Piłsudski rozpoczął naukę w gimnazjum i które później stało się bardzo bliskie jego sercu. I pytanie dotyczy właśnie miasta, z którym związał się Józef Piłsudski, w którym uczęszczał do gimnazjum i które właśnie było najbliższe jego sercu. Dobrze, i teraz mamy podpowiedzi. Pytanie brzmi, do jakiego miasta przeprowadziła się rodzina Piłsudskich? A. Lwów, B. Kowno i C. Wilno. Państwo wiecie, w Wilnie pochowana została matka Józefa Piłsudskiego. To ja miałam nie podpowiadać. Po odzyskaniu niepodległości 20 lutego 1919 uchwalono Małą Konstytucję. W rękach Piłsudskiego skupiona została pełnia władzy państwowej. Konstytucja ogłosiła demokratyczną ordynację wyborczą. Do głównych kompetencji Małej Konstytucji należało uchwalenie nowej konstytucji, wprowadzenie trójpodziału władzy, ustawodawstwo, kontrolę nad działalnością Rady Ministrów oraz ustalenia zasadniczego kierunku polityki społecznej.